Wielkopolskiej. Bardzo serdecznie na dzisiejszym vlogu. Dziś jest ze mną Julia. Znowu. I będziemy jeździć. Najpierw ja na Wentusiu, a później Julia na Pipce. Nie? Tak, tak, tak. Jestem nową osobą na tym kanale. I dzisiaj będziemy... Czekaj, muszę coś zrobić. Mało. Będziemy dziś jeździć szereg, ustawiłam ładny szereg. Najpierw ja pojeżdżę, później Julia, ale to już mówiłam, powtarzam się, a tu jest koń Wenty. Nówka. Pupa. Piu, 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 nowy koń na tym kanale. Tak. Właśnie się odgania od much. Zaraz wyczyścimy go, osiodłamy i będziemy lecieć. Nie, Wentuś, wiesz co dzisiaj cię czeka? Halo. Smrodzie, tu jestem. Julia, czy chcesz mi wyczyścić konia? Nie. A chcesz mi pomóc czyścić konia? Też nie. Zobaczcie, Wendy podobno schudł. Ja tam nie wiem. Zimowa sierść mu już wypadła, to dlatego taki chudy jest. On tak, to zawsze taki smukły. Tylko, że ten. Co ty tu masz? Co ty żarłeś? Tylko on zawsze taki chudy jest, tylko ta zimowa sierść robi z niego takiego... takiego miśka wielkiego. Dobra, idziemy siodłać, nie Wentuś? Znaczy nie, najpierw czyścić, a później siodłać. Julia nalewała wody do swojej butelki. Daffy. Dobra, czyścimy. Nasza skrzyneczka od Nikosa. Otwieramy, otwieramy i tu mamy zawartość. Tu mamy kancele. Tu mamy szczotki. Ochraniacze. Ja, niesamowite. Niesamowite. Niesamowite, przecież muszę to napisane. O. Dobra. Sierota. Czyścimy konia. Nasz koń jest gotowy. Gotowy? Gotowy. Ostrość, nie chcę złapać. Idziemy jeździć. Cześć. Idziemy jeździć. Gdzie? Na parku. No, zeżrą mnie muchy. Zeżrą cię muchy? Zeżrą mnie. Zeżrą cię? Gdzie konik sobie idzie? Idę trochę za nim, że w razie gdyby spłoszył się, to nie bieg na mnie. Będę mi płoszenie. Już kiedyś mi tak zrobił. Tamtej pory chodzę z tyłu. Większą pewność mam, że mnie nie kopnie, niż że się nie spłoszy. Tu jest skok, wyskok między pierwszą a drugą i między drugą a trzecią też jest skok, wyskok. Następnie jedna fula i znowu jedna. Tu na jedną, nie? Dobrze mówię. Teoretycznie. Przy czym jak wyjdzie w praktyce jest mierzone. Może się uda, jak nie, no to będę zmniejszać. Przy czym się to wydaje strasznie duża odległość. I tu jest na dwie, nie? Tak. Dobrze. Trochę się boję. Tego szeregu. Trochę się boję. Obawiam się o swoje życie. Aj tam. Zostawić nasze wody. Zobaczymy, czy się zmieszczą. O. Na razie se klapnę. Kucyk. Cześć, kucyk. Mam na ciapki. Oczopląsu można dostać. I tu też ma kropki. Kropki, groszki. Jak zwał, tak zwał. Nie wstępują. Będziesz sklejać, to będziesz wiedzieć.
No widzę. Tu jeszcze trochę za wcześnie jest na jazdę. Mówię, że trochę za wcześnie na jazdę jest taką. No to nie narzekaj na muchy. Co? No to nie możesz narzekać na muchy. Co, nie mogę? Nie możesz narzekać na muchy. Dopiero wieczorem odpuszczają. Bije go. Ona bije konia. Widzicie? Znęca się. No wiedziałam, że się znęca, tylko nie miałam tego nagranego nigdy. Też. Wszystkiego. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł uczyć go dębowania. Jak wiecie, czasami konie zaczynają to wykorzystywać przeciwko nam. Nie wszystkie, ale czasem tak bywa. Ale przybliżyłam, przepraszam. Nie w tą stronę. Strasznie ciepło jest. No wiem. Właśnie go muchy jedzą. No, bo gorąco jest.
Ale walcz tą głową. Cały czas gdzieś tam gryzą, żeby... Coś nie pasuje mu. Nie chcę go zbytnio zbierać, żeby miał, wiesz, lustra. Mhm. Widzę. Widzisz, tu nie pasuje. Dobra, z Julietą trochę poprawiłyśmy. Przesunęłyśmy tą przeszkodę o metr do przodu, tamtą o dwa. A tamtą zostawiamy, może trzy fule tam się zmieszczą. Zaraz zobaczymy, jak to pojedzie. Jedziemy. No, widzisz, jeszcze wciska. Ja nie widzę z ziemi, co jest nie. Kto tu się zamyślił? Poprawić. Ale skacz! Aha. Oprócz tego czegoś, co się wydarzyło na czerwonej, to było spoko. Co? Oprócz tego czegoś, co się wydarzyło na czerwonej, to było spoko. A ja nie wiem, ja powinnam tam dodać czy skrócić? O!
Nie wiem, jak to skomentować. Nie dał się skrócić. Się poprawić. Michalina na tle krów. Po prostu tu zostań. Jak tu zostaję, to strącasz tam. Jak idę tam, to strącasz tu. Gdzie ja mam iść? Posigam. Może ja stąd wyjdę? Co? Jedź tu, bo pozabijam wszystkich. Ja mam dzisiaj prawo do mordu. Sformułowane to. Ale już nie pamiętam, ale to jest nagrane. Co jest nagrane? Jak zostałam, jest pijany. Ja mam dzisiaj prawo pozabijać ludzi, także uważaj. O, zgubiłam ją. Jest, dobra. Na mnie krzyczałam później. O, tak z przodu. Tylko muszę zaraz spierdzielać. Idź za krzaczek, siknij. Siknij się za krzaka. Nikogo nie ma. No i strąciła. No tu. Mówię ci, tam mu się nóżki pomyliły. Ja już później nie mogłam. Jak ja mu zaraz pomylę te nóżki, to nie będzie ich miał. Ale stamtąd już nie mogłam nic zrobić. Po prostu to mnie tak rozbawiło. No jak idę tam, to strąca tu. No ja już nie mam siły. Jeszcze ja mam dzisiaj wsiąść, przecież ta pipi oberwie za te wszystkie grzechy wasze. Ty, no nie mogę, nie wiem, co jest nie tak. Mi co drugą przeszkodę usuwasz. Nie, czego rżysz? Zostaję tu. Jak strącisz żółtą, to zginiesz. Także powodzenia. Zaśmieszaj mnie. O, słyszałam? Słyszałam. Strąci na bank. No to jest nie tak! Gdzie, że tu zostałam? Bo byś siadała! Poprawisz? Nie, nie poprawię. Idę na emeryturę. No, bo się nie skupiacie! Ja się nie skupię, bo pomógłby denerwują. To jest jego wina. Twoja! Mówiłam ci, że tak wcześnie to jest nie wypał z jazdą. Przycisnął. Chciał spłynąć. Krzyżował mu chyba. Nie powiem ci, bo patrzyłam w kamerę. I krzyżował to po przeszkodzie, tak mi się wydaje. Albo jakoś to dziwnie biegło. Dobra, skoczę to jeszcze raz, skończymy. Dobra. Bo jest za ciepło. Taki fajny kadr mi zrób, żebym mogła fajnie tam. Wyciąć. Dobra, dziomuś? Dobra. W sensie chcesz z tej perspektywy? A z której ty myślisz? No bo ty chcesz od boku? No, no to wszystko. Bo z drugiej strony jak stoi, to słońce będzie lepiej. No tak, to prawda.
pasowało, nie jechałam tego, chcę to pojechać dobrze. Dobrze. Groźne, co? Nie. Dobry koń, widzisz jak ładnie? Się rozluźnia pisz. Okidoki. Wygrałaś? Tak. Widzisz, jak ładnie ma rączek. Tak, dobry to. Widziałam, widziałam. Dobra, chwilę postępujemy, idziemy po twojego rumcajsa. Wezmę przy okazji miarkę, zaczęli tu stało. Mhm. Cześć. Masz pierwiastę, czyścisz konia. Czyścisz konia z grzebłem, który zabija konie, wiesz o tym. Krzywdzę ją świadomie. Zobacz, rozcinam jej skórę. O, widać jak Abibi jest przejęta. Zobaczcie na to, jak ją boli. Patrzcie. Widzicie ten ból w oczach? Jezus Maria, ale ją boli. Nienormalnie jak papier. Aż przyjemnie się na to patrzy. O. Bibcia, będziesz czysta. Czysty kon będzie. Tak? Będziesz teraz ty jeździła. No tak. Pieszczo. Pipcia jest gotowa i ma taki pas. Tylko to jest pas na ostrogi, ale my go użyjemy jako pas przeciwko obcieraniu się na popręgu. Na popręgu? Mhm. Przez popręg. Pod popręgiem. Dlatego, że Pipi się obciera i bez futerka, i z futerkiem, i wszystko już próbowałyśmy. I dalej się obciera, więc zakupiłyśmy taki pas. Zobaczymy, czy się nie wysunie spod siodła i czy się sprawdzi. Julia, wsiadasz? No, tylko aż skończysz gadać. Nie wiem, co ma zrobić. Co ma zrobić? Ona! Nie wiem, co zrobić. A co ma zrobić? No, ona zazwyczaj... Aaa, koń mnie goni. Wodę twoją brać? I nerkę. Oj. Nerka jest w garażu. Nie biegaj. Co jest? Nerka jest w garażu, wisi na tym, na gwoździach obok drzwi. Miarka. Miarka. Nie, nie biorę miarki. A, chciałam miarkę. Dobra, to wrócimy po jeździe. Nie, nie chce mi się. Szybkie przejście, jesteśmy... Na placu, na placu, na placu. Teraz zobaczymy, ile miała ta przeszkoda. Bo aż sama jestem ciekawa. Mam nadzieję, że ta kamera mi nie upadnie. No, to jak myślałam, 110. No, 110. Słyszę. Słyszałaś? Słyszę, no. Tak optymalnie. Tak optymalnie.
Zaraz zmienimy dla Julie parkour. Ona niech się rozpręży z pipi. Trzeba było chwilę poczekać, bo teraz mógł już nie ma. O, widzisz? No ale to nic. Chociaż mieliśmy dobre jeszcze światło, bo ty też teraz pojeździsz. Zaraz już wiesz, będzie zachodzić słoneczko. I tyle będzie z dobrego światła. A ostatnio w takiej trochę szarówce jeździłyśmy. I na kamerze to wcale nie było fajnie widać. Nawet jak robiłam, wiesz, jakiegoś screena z filmu, no to był taki rozmazany, brzydki. Julia sobie jedzie, ja zmniejszyłam jej przeszkódki. I tam sobie jedzie, 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 jedzie. Dwa pulpeciki. Pulpeciki. Różowym bocikiem. O, uciął mi głowę. Żółty czaprak i niebieskie ochraniacze. W sensie, już tak nie popyla. Trochę się uspokoiła, ale dzisiaj w ogóle była spokojniejsza. Dzisiaj w ogóle była spokojniejsza. No ogólnie, jest trochę się wyciszyła. Normalnie, zobaczcie, jakie sporciaki. Patataj, patataj, patataj. W tym świetle słońca wyglądają tak pięknie. Chciałam ci głowę. Znowu. Ale szybko ucieka. O nie! O nie, chciał! Misia! Co? Postawiłam, znaczy wyprostowałabyś mi tego drąga? Jak wyprostowała? W sensie, czy o nie. Mogłabyś go położyć tak równolegle do płotu? O nie. Mogłabyś? Mogłabym. Nie? No, o nie. To zrób to, proszę. Równolegle do płotu. Oha! Równolegle do płotu. Proszę cię bardzo, masz równolegle do płotu. Giulietto. No, ja chcę to zobaczyć. No, chcę pojechać drugiej, chcę spróbować. Głębiej te strzemie włóż. No, wiem właśnie. No, nie zmieniła. Za blisko. Masz za głęboko nogi w strzemionach, jedź od razu. Galopuj. Leży za blisko. Hop. I teraz od razu jedź, na co czekasz? Ustaw już ją na lewo. Za późno, nie ustawiłaś konia na lewo. Znaczy masz go wyprostować i delikatnie mu pokazać, gdzie już będziesz jechać. Dobra. Tylko teraz galopujesz na złą, nie wiem czy wiesz. Halo? Galopujesz na złą, to teraz on na pewno ci zmieni nogę. Czekaj, no bo... Połubiłaś się coś. Odsuniemy jej trochę, żeby miała więcej miejsca. Wyprostuj już, prostuj za bardzo. O, dobra. Oj, ale ci przybliżyłam. Jedź. Ale, ale.
Dlaczego przyszłaś do kursu? Myślałam, że od razu to pojedziesz, tylko raz zmieniłaś nogę. I to jeszcze w tak nieudolny sposób. Czekaj. Na co? Nie dobrze. Masz za głęboko nogi w strzemionach. No wiem. No. I wpadają. No to niech wypadają. No to wyjmij trochę jeszcze. Co? Wyjmij je jeszcze. O tak. Nie, za głęboko. No, jak to? Tu już mam paluchy. Jeszcze wyjmuj. No stara. Jeszcze to ja mogę w ogóle na oklep. O tak, tak jak teraz. No, bo dla mnie możesz i na oklep. Galopuj. No już jadę. Może cię zapalić frenek. Wyprostuj ją. Co tak pędzisz? Po co tak pędzisz? Nie zmieniła nogi. Musisz wolniej. Zmień nogę i od razu jedź. Jedź. Spokojnie, uspokój ją. Patrz już, gdzie jedziesz. Wyprostuj ją. I na lewo, na lewo. No i nie. Już ją na prawo skieruj. Dobra, trochę się pogubiła, ale to nic. Jeszcze raz. Wyprostuj ją. Nie wyprostowała się jej, ale dobra, zmieniła nogę. Bardziej ją wyprostuj. Przekładasz łydki? Co? Przekładasz łydki? Nie słyszę. Czy przekładasz łydki? Jedź. Przełóż łydki i ciężar ciała delikatnie. Hop. No, nie pykło. Hop, od razu galop. Niech ona się nauczy od razu. Na co czekasz? Na to, żebym się pozbierała może. Ty konia sobie pozbieraj. O tak, pięknie. Oła, coś mi gryzie. Na tą stronę wam nieźle idzie, tylko teraz na drugą. Skup się. Oła, coś mi tu gryzie. Wyprostuj już na prawo. O tak, pięknie. Dobrze, galopuj. Tyłów tylko nie zmieniła. Galopuj, galopuj, galopuj. Nie wyprostowałaś jej. Aha. Czekaj, co? Mówię, że raz chciałam spróbować, a nie 50 razy. Wybrał na tego trenera. Co robisz? Wybrał na trenera. Co? Kto cię wybrał na trenera, ja się pytam. Ty sama. Nie masz w sumie wyjścia. Daj mi złapać oddech już na bok. Ja to nie wiem, jak już macie słabą kondycję. Ja chciałam tylko raz spróbować. Ojoj. Aha, kłacz. Od muchy dostałam w ten. Brodę. Dobra, jedziesz całość? Mogę skusa? Nie. No ty jechałaś. No ale co? No skusa. Zaczynałam tylko skusa. No tak, no. Czasami. Nie, no, no tak. No. A, ale reszta galopem. Chcę najechać tylko skusa. No dobra. Ja się boję. A, no ja też się trochę bałam. No jedzie ona czy nie jedzie? Tylko galopuj, żwawo! Ej, no! Już poprawiam. Co mówisz? Mówię, że jak zobaczyłam to od przodu, to trochę się zlękłam. Pipi się zamyśliła, mówisz? To wygląda strasznie. Pipi się zamyśliła? Może ja nie chcę. Nie jestem gotowa. Czy takie tam. O, zobacz, Pipi. Dawaj. Łyda, hop. Łyda. No łyda, no co ty? Ja tylko ona nie wyjdzie. Galopuj. Uhuu. Sara? No. Co? Czy skakała kiedyś skok wysko? Nie wiem. No ja też nie wiem. Jedź. Może ona nie wie, co ma robić jeszcze. Po prostu jedź. No już po prostu jadę, nie? Zagalopuj z nią. No co ty, nie wykręcę. No. W życiu. Daj mi jeszcze chwilę, chociaż raz to na wszystko pojechać. Znaczy co? Ale jedź, łyda. Na każdym skoku łyda. Łyda!
Łyda! I nie pasuje tam! Ale tam pasuje! Nie przesadzajmy. Jedziesz? Ci przybliżyłam. Teraz już powinna się zmieścić. Już nie masz wyjścia. Za gruba jestem. Zobacz. Krzyżaczki. Takie małe coś. Widzisz? No ale gdzie patrzysz w ziemię? O, jeszcze strąciła. Słyszałaś, Pipi? No patrz, co za boi dupa. Od kiedy ty taka boi dupa? Oje, o matko, o ma... Oje, o Jezu! Coś jej w ogóle nie pasowało. Dzięki! Już masz jechać. Na co czekasz? Nie ma czasu! Ty jeź, a nie pipi. Ty lepiej to skocz normalnie. Łyda! Już, hop! Łyda, tak. Łyda, tak. Łyda, tak. No widzisz, jak ładnie? Zero zrzutek. Podwyższamy. Co? Podwyższamy. Ale pierwsze trzy zostają. Resztę spoko. No ja bym radziła z galopu od razu zacząć, bo ona się tam gubi. Ta, tylko na złą nogę to wykręć. O, dobra, jedź. Nie wykręcę. Wykręcisz. O, widzisz jak ładnie? O, i zaczek ładnie. Jezus, za późno. Patrz, Łyda. Oj. Woohoo! Ledwo doleciałaś. Jedź od razu jeszcze raz. No tak, a patrz na nogę. Nie czujesz, łobuziaro? Pięknie! To był piękny skok! Powtórz to! Z galopu lepiej! I że co? Co mam? Z galopu lepiej! Mam? Miałaś rację! No właśnie! Tylko, że ja... Wio! O Jezu, znowu to samo! Ale galopuj! Spokojnie, nie goń! Pogoniłaś! Jedź! Nie dyskutuj! Tylko nie goń jej na tę czerwoną! Usiądź w siodło i jej nie goń! Dobrze! Bo żeś tak pogoniłaś! Kopyty jej się zapaliły! Ot! Dobra, za płasko trochę. Ale się wpierdzieliłyście. Na złą nogę to na pewno nie zagalopujesz. Znaczy, nie skoczysz. Na spokojnie. Daj jej bata! Tylko ogarnij się i daj jej wyraźny sygnał. Tak, jedź, tak! Kurde, aż machnęłam tak kamerą, nie wiem czy się nagrało, bo to było już takie, jedź! Próbujesz jeszcze raz? Tak. I to było już takie, jedź! I ja tak machnęłam jeszcze kamerą. Zdenerwowałam i pisałam tym batem. No jedź. Mi zagroziłaś, więc to, wiesz, inaczej działa trochę, nie? Ja se tu stanę i obserwuję. Tylko skup się na tym, co robisz. Wolniej! Tak! Wow! Tak! Powtórz, popraw, bo bardzo brzydkie to było.
szlachty. Podniosłaś ją bez sensu. Na... Szarpnęłaś ją za pysk, jak dałaś bata. Nie ryż. Złamałam coś? Jezus, zdejmij mi kas z głowy. Czekaj, mogę uratować Bibi, bo ona zaraz się zaplącza. Złapię, łapię. To moja wina, ale... Ja myślałam, że już po tobie. Mogę się położyć. Boże. Ale se zdarłaś ramię. Oła. Bo to coś to odwaliła, za szybko wyszłaś. No mówię, że za szybko wyszłam. O, jej się nóżki pomyliły. Kurczę. O, wow. No chciałam dobrze. Ja nie mogę tego wstawić na YouTube'a, bo to będzie ten... za bardzo tragiczne. A to już w ogóle. Jak mi zdejmą film przez ciebie, to pierdziel. Jezu, jak ty tak podbiegłaś i zaczęłaś krzyczeć, to ja mówię, Boże, złamałam. Złamałam coś. Złamałam rękę, że mi tu kość jakaś wystaje. Ale nie, bo... A co ty tam ciul? Nie zagoi się. A coś jeszcze? Nie wiem, wszystko. I nosek pipi. Ale se zdarłaś, no hala. Dobrze, nie nogi. Przepraszam, to moja wina. No zdarza się, no. Nawet najlepszym. To była jeszcze najlepsza. A ja? Co zrobiłam? Jak zażyczyłam sobie, że zrobię wolty na złej nodze. Chyba, że wtedy ja chciałam go zatrzymać. Nie jest pipi. Tak, teraz... ona skoczyła i... Żeby to nie było, wiesz, że ona... Zdobała skoczyć. Co ty jesteś taka brudna, spadłaś z konia? A możesz wstać? Możesz zrobić to niższe, żebym ja pojechała to na czysto i skończyć na dziś, proszę? Tak? Tak, nie chcę tak wysoko. Zrób mi po prostu trochę niżej. No, mówię ja tak. Na czysto pojechała. Okej. Okay. To poprawiła. Jest dobrze. Trochę, a co cię boli? Brudne wszystko. Co cię boli? Że głowa mnie bolała przez chwilę. Ja nie wiem, stara, czy ja to nagrałam. W sensie to było, wiesz, takie szybko. To było... Ja nawet nie wiem kiedy. Leciałam. Ja widziałam tylko ziemię i za chwilę wszystko mnie bolało i słyszałam tylko, podbiegasz, wybierzesz mnie tak za rękę, tak wiesz, i tak, o, ja mówię, Boże, złamałam coś. No myślałam, że mi kość na wierzchu wysta. Ja to nie wiedziałam, czy się śmiać, czy płakać. Mam nową... O, czekaj, odwróć się. Nową... Co? Złamałam coś? A co ty się zrobiłaś z nosem, ja cię przepraszam. Ona poleciała na nos, a ja na ryj. A ja nie mam na ryju? Nie, ona raczej na ryj, a ty na bark i na plecy. Znaczy na początku leciałam tak, ale tutaj każdy sobie zdziera coś na tym. No to jest twardo. Znaczy tu nie o tyle, co jest twardo, co jest taki piasek. Tak, nieprzyjemny taki. Ale nie, bo ja jak spadałam i otworzyłam jeszcze na chwilę oczy przed upadkiem, jak widziałam ziemię, to jeszcze ręce wzięłam. Dlatego tu mam też, widzisz? No. I rękoma z głowy ten, a głową uderzyłam. Weźmy to w slow motion, to zobaczymy. Dobra, ustaw mi tu mało, ja pojadę z kursa sobie. I żeby ja ci stacjonatę mogę tylko ustawić, jak chcesz. Możesz, tylko mniejszą po prostu, żebym ja to poprawiła. I skończyłam na dziś. A gdzie bata skupiłaś? Czekaj, spadłaś gdzieś tu, a bata leży tam. Mam nową bliznę wojenną. Zagoi się chyba, co? Misia po pas. Zagoi się, tak. Tylko będzie piekło jak cholera. Dobra, zostaw ten pas teraz. Przemyjemy to, ale ciepłą wodą to się na pewno nie możesz to umyć. To nie jest, ale martwi mnie bardziej pipi nos. Nie, posmarujemy jej. Ona tylko troszkę sobie zdarła. Co? Śmieszne to było. Gnoje. A patrz, a gradus, tak. Tak. Dobra, nie myśl o tym. Gdybym nawet ci o tym nie powiedziała, to nie wiem, czy myślałam. Nie, ja spojrzałam i... Ja widzę tylko tak, spojrzałam kątem oka, tu takie czerwone, to ja to widzę. Dobra, nie, to jest tylko zdarty troszeczkę. Ła, nie mogę na to patrzeć. A mamy takie same blizny. Miniaturka.
Przepraszam, kochani. Naprawdę nie chciałam, to jest moja wina, no ale co ja zrobię? Rzemciota. Bo ja nie wiem, co ty odwaliłaś, ty za szybko wyszłaś, chciałaś ją pociągnąć do góry, ona jeszcze nie była gotowa. Zamiast, ja ci cały czas tłumaczę, poczekaj na nią, nie wybiegaj przed, a no, ty chyć. Widzisz, ja wiem o tym, ale... O! Ej. Olszyna! Ja wiem o tym, stara. Tylko, że w momencie, kiedy ja już jestem, ja już... Myszę. No daj mi... No wsiądziesz ty! No poczekaj, bo... W momencie, kiedy ja... No nie wiem, jadę na tą przeszkodę. Ja wiem o tym, że mam poczekać. Ale ja już widzę tą przeszkodę. Dla mnie to już jest... Bardzo ty zrobię. Dla mnie to już jest moment, żeby wyjść. I ja wychodzę, a ja jeszcze nie czekam na nią. No ja wiem o tym. No żeś została ładna, znaczy poleciałaś pierwsza ładnie. I tak to się właśnie kończy twoje wychodzenie wcześniej. Ja ci cały czas mówię, czekaj na konia. Nawet jak ona miałaby się późno wybić, to ty czekaj na nią. I tyle. Teraz już wiesz. No, cały czas wiem. Tylko, że w momencie, kiedy już jestem na przeszkodzie, to ja wychodzę i zapominam o niej. No super, że zapominasz o własnym koniu. No dlatego poleciałam sama na przeszkodę. No. Mam jeszcze zarąbane płuca. Możeś ładnie, Glebo. A Bibi to już w ogóle wygląda jak Rudolf. Widzisz? Spokojnie, jeszcze raz, ona po prostu się boi teraz. Przełam ją jeszcze raz na tym. Żeś wyleciała przed nią, to teraz zapraszaj błędy. Twój koń się zmienił w Rudolfa. Rudolf czerwony, no nosy. Łyda, tak, pochwal, dobra, dziękuję, do widzenia, cześć. Oła. Ale masz czystą koszulkę. Dobrze, że twarz ochroniłam. No tak, mieć na twarzy coś takiego do końca życia. To... Nie no, zagoi się. Tylko... To jest skóra po prostu zdarta. Wiem, tylko... Dobrze, że otworzyłam oczy jak leciałam. Wzięłam wdech i wzięłam, wiesz, ręce tak o, żeby... Spaść tak o i uderzyłam się głową o ręce. No ale to żeś ty poleciała za wcześnie. Dasz mi? Nie. Mówię, że mówiłam, żeby nie jeździć szeregów. Mówiłam, ty nie pojechałaś. Jeździć. Tak. No ale ty nie był szereg, to jechałaś tylko oksera. Cicho. O, a coś mi gryzie. Poprawię to, tylko nie dziś. Mówiłam, ja mam, a wiesz, ale że ja ten... ci mówiłam, ja ci kiedyś powiedziałam, że ja zawsze jak mam okres, to spadam. Już nie pierwszy raz, bo w terenie kilka razy spadłam. Ale może teraz się nauczysz, żeby nie wychodzić przed konia. Zawsze spadałam, kiedy miałam ten. Nauczysz się? No, tak. No. Przyszłego razu. No. No więc tak, Julia poszła rozsiadać konia i ja tutaj otwieram koniuchom, żeby sobie wyszły na pas cicho. O Jezu, jakie to jest ciężkie. Na szczęście nic wielkiego jej się nie stało. Poszła już rozsiadłać pipi, trochę jej przemyć tą rankę. Trochę ją będzie piekło, bolało, ale będzie żyła. No to już zrobiła mały błąd. I niestety tak to się skończyło. Nie wyrobiły się dziewczyny za bardzo. I tak to wyszło. O Jezu, jakie to jest ciężkie. Dobra, otworzyłam. Konie już idą. Pójdą sobie na dużą trawkę. A ja idę do Julii, pomogę jej rozsiadać pipi i tam przemyć jej to. Najważniejsze, że nic się nie stało. Czasami zdarzają się takie upadki. Teraz może będzie pamiętać, żeby nie wychodzić za szybko. No niestety pogubiły się im nogi. I tak wyszło. Najważniejsze, że im nic nie jest. Idę Ewentusia nakarmię jeszcze. I pewnie wam jeszcze coś tam ponagrywam. Więc tak. Stoczyłam wojnę z ziemianami. Nie, ze żniwierzami. Oni są szalone. No to tak. Sobie właśnie jemy kolację. Ja już w sumie zjadłam dwa naleśniaki. Szkodziłaś mi? Tak.
I sobie już odpoczywamy. Nie nagrałam wam już, jak karmiłyśmy konie, bo tak szybko, żeby jeszcze zdążyć coś zjeść. Ale mnie ręka boli, jak tak trzymam. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wbijajcie na nasze Instagramy, są tu. Za ten upadek się należy. Wbijajcie do Julii na Insta. Za ten upadek do mnie też. Dziękuję za obejrzenie filmiku, buziaki, cześć, pa!